Dzisiaj pogadamy sobie m.in. o nowym kawałku Maty, który sprawił, że nie mam ochoty go słuchać, o nowym członku w ekipie Gen Z, o zakończeniu jednego z najpopularniejszych seriali na świecie, o piosence osoby atakowanej przez Wardęgę, która zaprosiła Wardęgę na klip, jakże szlachetnie, oraz o tym, że polska influencerka zakłada OnlyFans. Zaczynamy. Nowy kawałek Maty MC jest świetnie napisany, moim zdaniem. Tyram na etacie, dlatego szanuję pracę, ty wylewasz matcha-latte, głupia piz... Jest w nim dużo wersów, w których gloryfikuje swój niezaprzeczalny sukces, ale troszeczkę kosztem ambicji jego słuchaczy. Zrobiłem coś jako pierwszy biały człowiek, a ty drapiesz się po głowie. Osoby, które faktycznie w danym momencie życia nie mają akurat jakichś większych zainteresowań, mogą poczuć się troszeczkę smutno i przestać chcieć słuchać tej muzyki albo w ogóle Maty. Nie no, odchodząc na moment od klimatu newsowego, kawałek mi się serio mega podoba, jest zajebiście napisany. Nie jest to na pewno kawałek, który powala brzmieniem po pierwszym przesłuchaniu, ale no powiem szczerze, że jak słucham tekstu i tego, w jaki sposób Mata to nawija, to naprawdę dobrze przekazuje to, co chciał przekazać. Ja jak słuchałem tej piosenki, to od dawna nie czułem takiego uczucia, a teraz poczułem takie uznanie faktycznie dla autora i krótko mówiąc, gdybym sam zrobił taki numer, to byłbym z niego naprawdę bardzo dumny. Nowy członek Gen Z, czyli chłopak Hani, jednej z uczestniczek, finalistek i zwycięzców programu Twoje 5 minut Freeza, według opinii publicznej dostał się tam tylko dzięki niej, w przeciwieństwie do innych ludzi, którzy wcześniej musieli albo wypracować sobie sukces, albo wygrać program Twoje 5 minut, przejść casting i tak dalej, to trwało miesiącami, a patrząc na to powierzchownie, on wbił do tego projektu tylko dzięki Hani, która co prawda wygrała program. Nie wiemy, jak to wygląda od kulis, no ale faktycznie wydaje się być to dość niesprawiedliwe. Ja na miejscu organizatorów starałbym się chociaż tą otoczkę niesprawiedliwości jak najbardziej zmniejszyć. No ale, no mówię, nie wiemy, jak to wyglądało za kulis, więc wydaje mi się temat można zamknąć. I samo pogodził się z Fame MMA po tym, jak pisał, że już nigdy więcej u nich nie zawalczy. Co jest zrozumiałe, gala się rozwinęła, czas leczy rany, ale nie rozumiem troszeczkę czemu... Nie. Nie. W każdym razie i Samu mógłby po prostu nie rzucać takich słów, skoro wiedział, że federacja może się naprawdę zajebiście w Polsce rozwinąć, ale no cóż. I tak już nikt nie będzie o tym pamiętał, więc dobrze, że wrócił. Queen of the Black założyła OnlyFans, bo wiele osób ją o to prosiło. Nie no dobra, mogło tak być. Straciła Instagrama, czyli potężne źródło zarobku, więc OnlyFans może jej w jakiś sposób pomóc. Nie będzie tam żadnego nakiego zdjęcia, tylko jakieś stare, odważniejsze zdjęcia Instagrama lub nowe, których jeszcze nie widzieliście. Patty z Teamu X zaprosiła Sylwestra do swojego nowego klipu pod tytułem Wow Mega. Sylwester zgodził się i przyjął zaproszenie i wystąpił w tym klipie. Przytulają się tam bardzo kochane i sprawa wygląda tak, że kiedyś Sylwester oskarżył ją słusznie o poprawianie zdjęć na Instagramie, ona przeprosiła, wrzuciła niepoprawione zdjęcia na Instagramie, a wystąpienie razem z Sylwestrem, a w przypadku Sylwestra razem z Patrycją, na klipie stawia ich w dobrym świetle i w takim, no, pokazują dystans, fajnie. Kilka dni później właśnie cały Team X wypuścił kawałek pod tytułem Pod choinką i na ficie była Margaret, co było dość niespodziewane. Kawałek naprawdę brzmi spoko, oczywiście podobanie mi się tych kawałków właśnie, Wow Mega też bardzo fajna piosenka, ale podobanie mi się tych kawałków w porównaniu do podobania mi się kawałków Maty, no to jest jakby inna troszeczkę i inna kategoria. Zaskakuje mnie, jak dobrze Shio wypada na większości numerów Teamu X i zwykle jak naprawdę wypada dobrze, jest go bardzo mało w tych piosenkach, nawet mniej niż innych członków, co jest naprawdę niezrozumiałe, naprawdę niezrozumiałe. Kevin sam w domu, u nas dom, pełen ziomów, z tobą pełen pokus pierogów, kapusty i krochu. Wiele z was się może ze mną nie zgodzić, bo przyznam, że krytykuję muzykę troszeczkę inaczej niż większość znanych mi osób. Na przykład Vadios, które wszyscy na pewno dobrze znacie, najbardziej przed usłyszeniem opinii całego internetu spodobała mi się zwrotka Patrycji, w ogóle uznałem, że kawałek jest naprawdę spoko. A wszyscy takich zjechali z autotuna i tak dalej. No i no prawda, no był to autotune, nie wiem, jakoś tak nie obchodziło mnie, to brzmiało nieźle. Mam nadzieję, że nie uznacie, że zwariowałem. Chętnie bym powiedział więcej na temat Wow Mega i Pod choinką, ale no niestety nie mogę ich nawet tutaj puścić, więc sobie odpuszczę. A na koniec przypomnę dla osób zainteresowanych, ale niezbyt gorliwie śledzących całą sytuację, że finał Domu z Papieru miał premierę w ten piątek. Także zabierajcie się do oglądania. To na dzisiaj tyle, ten tydzień obszedł się bardzo muzycznie. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne filmy w każdy poniedziałek o 18, to zostawcie suba. Instagram, TikTok również w opisie, macie linki. No i co? Do usłyszenia za tydzień. Cześć! Interesowani, to zostawcie kanał. Zostawcie kanał. Siema, zostawcie kanał.